Teoria Ghibli, część piąta. Czym jest ciemny płyn? To niewątpliwie najbardziej tajemnicza substancja w całym uniwersum Ghibli. Daje olbrzymie możliwości. Ma zastosowanie zarówno w magii, jak i technologii, ale nie wiadomo, czym właściwie jest. Posiadamy jedynie strzępki informacji pochodzące z różnych filmów. Ciemny płyn najpewniej został odkryty w Nowej Zelandii przez Kokiri. Znacie ją, to matka Kiki. Substancją tą zainteresowała się firma biotechnologiczna Mahito, która wykorzystała ją przy budowie żołnierza. W pracach uczestniczyła też Natsuko, mająca już doświadczenie z podobną substancją. Podczas 7 dni ognia ciemny płyn wydostał się z laboratorium, rozpoczynając mutację fauny i flory. Świadkiem tego wydarzenia była Ursula, która zdołała zbiec do Nowej Zelandii. Tam razem z Kiki i jeszcze jedną czarownicą postanowiły działać. W przyszłości niewiele osób potrafiło wykorzystać możliwości ciemnego płynu. Należy do nich Hauru, który odkrył jego wysokoenergetyczną formę. Po katastrofie zamku Hauru znalazł się w XIX wieku. Nie rozumiał otaczającego go świata, więc wycofał się w morskie głębiny, zdziwaczał i poświęcił życie gromadzeniu wysokoenergetycznego ciemnego płynu. Około roku 2000 doszło do jego wycieku, co skończyło się powodzią i przyspieszoną ewolucją zwierząt morskich. Zwróciło to na niego uwagę Natsuko, która przekonała go do przekazania wiedzy o ciemnym płynie. Zdobytą wiedzę przekazała korporacji Mahito. Wykorzystano ją 30 lat później, po odkryciu Kokiri. Potem Natsuko musiała wrócić na dłużej do lat 40. XX wieku. I przez ciemny płyn sprawy się jej trochę skomplikowały. Po ich ogarnięciu wyruszyła do epoki Muromachi, gdzie przebrała imię Eboshi. Tam ze zdumieniem odkryła istnienie ciemnego płynu, który wpłynął na zwiększenie masy i inteligencji zwierząt. Wiedząc, z czym ma do czynienia, nie miała przed nimi należnego szacunku, co skonfliktowało ją z San. Następnie wyruszyła do roku 2030, gdzie odzyskała rękę i pomogła w badaniach nad ciemnym płynem oraz pracach nad żołnierzem. Uciekając podczas 7 dni ognia, trafiła 1000 lat w przyszłość. Tam odnalazła ostatnią pozostałość ciemnego płynu, nierozwiniętego żołnierza, którego uruchomiła i wykorzystała. Rozpad żołnierza wyznacza koniec historii ciemnego płynu.